18 lipca wspominamy świętego Arnulfa z Metzu, biskupa. Arnulf urodził się około 582 roku w zamożnej rodzinie Franków osiadłych pomiędzy Metzem a Verdun. Wcześniej znalazł się na dworze Austrazji, włączony przez majordoma Gundulfa do świty króla Tudeberda II. Był jego domesticus oraz consiliarius regis. Jako przeciwnik Tuderyka II i Brunhildy poparł po śmierci tego władcy opozycję możnych i wraz z Pepinem Starszym przyczynił się do opanowania przez Holtara II Austrazji i Burgundii. Zrażony bezwzględnością rozgrywek, chciał następnie ze swym przyjacielem, świętym Romarykiem, usunąć się na wyspy Leryńskie, ale w 614 roku obrano go biskupem Metzu. Ciesząc się nadal zaufaniem Chlotara II, został opiekunem Dagoberga I, osadzonego w Austrazji. Towarzyszył mu też w wyprawie do Turyngii. W 624 roku wraz z Pepinem uczestniczył w obaleniu Chrodoalda, a następnie pośredniczył w sporze Dagoberta z ojcem. W latach 626-27 wziął udział w synodach w Reims i Clichy. Dwa lata później, mimo protestów, złożył swój biskupi urząd w ręce Georyka i usunął się do Remiremont w Wogezach. Przebywał tam w samotnej celce i zajmował się pielęgnowaniem chorych oraz trędowatych. Zmarł 18 lipca 640 roku. Georyk dokonał translacji jego szczątków, które złożył w kościele świętych apostołów w Metzu. Świątynię nazwano potem jego imieniem. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Arnulfa biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.